tradycjach grania i wymyślania pieśni epickich i śpiewaniach i z guslami zachowała się do dzisiaj. No i wiadomo, jak to z taką tradycją, że w niektórych krajach to staje się symbolem narodowym. Nie? To takie właśnie stare instrumenty, stare tradycje. Teraz będzie już pieśń trochę z bliższych regionów, z Karpatów. Będzie o tym, jak wojna wygląda z punktu widzenia kultury ludowej. Bo zwykle to oni nie wiedzą, kto toczy tę wojnę, kto jest królem i tak dalej. Nawet jak są pieśni serbskie o królewiczu Marku, to są o takim królewiczu, który już nie miał królestwa, bo to są z czasów, kiedy już całe Bałkany były pod panowaniem tureckim. I tu będzie właśnie taka pieśń o losie żołnierza, ale też ma podobną strukturę jak te wszystkie eposy bohaterskie, gdzie jest o jakimś wielkim bohaterze, bo na przykład zaczyna się od tego, jak on się urodził, tak? Jest scena narodzin, to jest dosyć emblematyczne. Porodeła by nam dom.
Pójdę.